Dla portalu Solidarni 2010 poprosiliśmy o kilka słów pana redaktora Wojtka Sumlińskiego. Od rana pan jest w Lublinie, w ciągu dnia konferencja na Kulu, dwa bloki tematyczne, dwa panele dyskusyjne, a teraz właśnie zakończyło się spotkanie w Klubie Inteligencji Katolickiej. Jakie wrażenia z Lublina pan zawiezie do siebie, do domu? Bywają takie chwile, które są bardzo ważne, a o których bardzo trudno powiedzieć słowami, bo brakuje właściwych słów. Ja dzisiaj przeżyłem dużo takich chwil. To był bardzo dobry dzień, wspaniała konferencja. Chciałem z tego miejsca najserdeczniej podziękować organizatorom. Mogę się tylko domyślać, ile mieli problemów, żeby zorganizować taką konferencję. Naprawdę wielki, wielki szacunek. Ci, którzy dzisiaj byli, na pewno nie będą żałowali i na pewno na długo zapamiętają ten dzień. Mnóstwo nowych faktów dla opinii publicznej. No, dla mnie tam nowych faktów nie było, natomiast w kuluarach rozmawiałem z wieloma osobami, które mówiły, że o wielu sprawach nie miały pojęcia, nie wiedziały, że to, co nam do tej pory mówiono o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, wszystko poza miejscem i czasem prowadzenia świętego księdza Jerzego, było kłamstwem. Myślę, że takie spotkania służą przebudzeniu, które jest tak bardzo nam potrzebne. A ta sprawa jest tutaj fundamentalna, to jest wielka, wielka cegła, która do tej pory była w tym murze zakłamania. Wszystkie te okoliczności, te zakłamane okoliczności śmierci księdza Jerzego były dużą cegłą w tym murze, który musi pęknąć, jeżeli mamy się obudzić w normalnej Polsce, jeżeli to przebudzenie ma się stać faktem. A przecież wszyscy na to liczymy, że tak będzie. Nie mam śmiałości dalej pana męczyć, bo to jednak cały dzień koncentracji, skupienia, jest późno wieczorem. Chcę tylko pana zapewnić, że wśród Solidarnych 2010 ma pan wielu samych przyjaciół i zawsze może pan na nas liczyć. Ja bardzo liczę na to, bardzo państwu dziękuję za to wsparcie. Solidarni wspierają mnie i takie osoby jak ja od bardzo dawna. Niedawno zorganizowali mnie i księdzu Stanisławowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Też przeżyliśmy tam wspaniałe chwile wśród Polonii. Mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że stojący tu obok prokurator Andrzej Witkowski, który wykonał wspaniałą pracę i który dotąd nie zakończył swojego dzieła, bo mu nie pozwolono, że przyjdzie taki dzień, że zamiast mnie będzie mógł tu stanąć przed kamerą i opowiedzieć całą prawdę o tej zbrodni. Wierzę, że taki dzień jest bliski, a wtedy być może obudzimy się w nowej Polsce, bo ta sprawa to nie jest historia, to jest coś fundamentalnego, to jest coś, co wciąż trwa. Ja na koniec serdecznie, serdecznie dziękuję za pańską pracę, poświęcenie, za tą cenę, którą pan płaci. No i pozdrowienia dla rodziny. Dziękuję. Dziękuję.